część konferencji po meczu Kotwica Kołobrzeg AZS Koszalin. Z nami ekipa gospodarzy, trener pan Tomasz Mrożek oraz Jordan Callahan. Bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie tych zawodów. Dzień dobry. No przede wszystkim myślę, że zabrakło w pierwszej połowie, bo to był kluczowy moment dla tego spotkania. Zabrakło nam sportowej motywacji za błędy, które żeśmy popełniali, bo one były ponaglane i co drużyna z Koszalina świetnie wykorzystywała. Myśmy źle weszli w ten mecz, co jest najśmieszniejsze, wcale nie, bo ktoś by mógł pomyśleć, że nowy trener to na pewno coś pozmieniał, coś nowego wprowadził. Zawodnicy, gdyby nie byli przygotowani, no nie do końca, pewne nowinki, nowe, znaczy nie nowinki, ale zagrania były nowe, natomiast tym, czym rozpoczęliśmy mecz, było starym naszym jak gdyby systemem ofensywnym i nie do końca z tym sobie poradziliśmy. No to tak jak powiedziałem, źle nas ustawiło, do tego dużo błędów, dużo akcji z drużyny przeciwnej, które wykorzystywali i za linii trzech punktów i też po penetracji gdzieś z dodatkowym faulem, to nas po prostu jak gdyby przybijało. Do tego no, kolejny raz na własnej hali mamy no, bardzo małą skuteczność. To za trzy punkty, ale przede wszystkim z osobistych, gdzie 46% na 28 wykonywanych rzutów, tylko 13, to jest naprawdę zły wynik. No, to też pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami, ale przede wszystkim gdzieś myślę, że musimy się mocniej skoncentrować nad zmianą mentalną zawodników. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos zabierze Jordan Callahan. Ja tylko przypomnę, 20 punktów, 4 zbiórki raz czasu. Jordan, please, got off to a slow start. We playing uphill from there. It was a tough battle. Koszalin, they played well and they made it hard for us to get back into the game. Mieliśmy bardzo ciężki początek. Koszalin szybko zbudował przewagę punktową. To wszystko. Thank you very much. Czy są pytania do drużyny Kotwicy Kołobrzeg, do trenera, bądź do zawodnika? Jeśli nie ma, serdecznie dziękuję.